Siema, ze strony to jest 310, lecimy z intrami i już z odcinkiem. Już jako tam, o, jeszcze trochę kawałek intra. To coś wiem, nie mówię wam, bo mam o tej sieci tam wszystko jakby skonfigurowałem sobie. Jest taka sytuacja, że jeśli z rodzicami ogląda sobie, powiedzmy, coś, powiedzmy, w telewizji, no to to jest ten UPC 4K, wow, decoder, no, jest niby 4K, wow. Ale jest taki problem, że jest to buforowanie i tak dalej, to diagnostyka się później odpala, że tam jakby internet jest problemem, to coś w tym stylu. No to po tym, po 10 dniach od jutra, jakby poziomem izolacji skończy, od tego przyjdzie technika. No i to spoko, przyjedzie. A to powiedzmy zobaczymy, jak się będą spotkać na wiecie, to tam wydegorują to wszystko. I jeżeli tam i powiedzmy, że trzeba kupić, no to powiedzmy tego przy wzmacniacza, powiedzmy wzmacniacza Wi-Fi. No to tego TP-Linka, powiedzmy, jak to co tata zauważył, że TP-Linka. Ale to jest śmieszną sytuacją, że tata jakby nie zauważył tego, że jakby TP-Link jest TP-Linkiem, no to nażywając w TP-Linku i że to jest TP-Link, no to wiadomo, trzeba w niego wejść i go zacząć konfigurować, czyli do Wi-Fi naszego, to wszystko te pierdolone rzeczy trzeba to jakby zrobić, czyli muszę jakby usiąść własnoręcznie w tym zakresie i skonfigurować go. Dobra, tam TP-Link, tam Wi-Fi, skonfigurowanie go, powiedzmy, z siecią naszą. Wi-Fi. Dzisiaj akurat chyba mnie wkurzasz, Delfinie. Nie potrzebuję twojego boostu względem tego, co ja robię. Dobra? Dziękuję. No to konfigurować, czyli tam trzeba do Wi-Fi, do tego wszystkiego, że tam łączyć i tam się trzeba w dekuterze łączyć się z przyzmaczeniem tego Wi-Fi. No to no. Jakoś, że wiem, co to się kończy tym, no to dobre, no to tam jeszcze jakoś tako tam zrobię to zakonfiguruję. To będzie dopiero wiadomo, jeżeli przyjdzie ten technik od UPC. I ja tego nie wiem, kiedy przyjdzie, bo nie wiem, czy w maju będą pracowali. Te pierwsze, chyba będę miał już 2 tygodnie wolnego, bo tam 1 maja to wszystko, ale chyba jeszcze maturzyści będą pisać, więc to nam się przedłuża automatycznie, jakby, bo nie będzie nauczycieli, no to mamy wolne te dni. To wszystko będzie jakby robione, będzie to jakby weryfikowane, bla bla bla. Teraz będzie wiadomo, kiedy będzie jutro chyba zadzwonią lub gdzieś bliskiego tego 10 dnia, kiedy przyjdą. I no, będę wiedzieć wtedy, jeżeli sytuacja taka będzie, że będzie trzeba kupić takiego TP-Linka, to no, będzie zabawa z konfigurowaniem tego. Niestety zbliża się mój jutrzejszy dzień, gdzie mam sprawdzian z tym panem, co chyba wam mówiłem, tam mówiłem. No to szczęściem, ale to jest najlepsze. Kupujemy tą książkę, powiedzmy to, co ona nam każe. No to kupujemy. I niby jest o tych gazach i to wszystko. A książce? Nie ma takiego rozdziału, że gazy szlachetne, bla bla bla, to wszystko. Nie ma. Czyli to, co powiedział na chyba jednej lekcji, mamy się sygnał, czy spoko, tam screeny zrobiłem. Ale będę musiał internet odpalić, bo niestety tam. I co jest najśmieszniejsze, że to chyba typowo mówiłem, że on każe nam kamerki. Jeżeli ktoś nie ma kamerki, do widzenia. Jedynka. I tyle. I nie zmienię sobie oceny, bo jedynka dostałeś, koniec, kropka. No, trochę zachowanie, nie powiem, że tak. Wymagać kamerki? Może wymagać, ale jeśli ktoś kamerki nie ma, że od razu ma jedynkę z testu, bo nie ma kamerki, to teraz jedynka, to takie, jak dla mnie to zachowanie jest takie bezczelne bardzo, że tam, dobra, ja mam kamerkę, tylko jaka byłaby sytuacja, gdy miałbym kamerkę, tylko to jako lustrzankę. I powiedzmy, takie programy, one nie wykrywają Avermedy czegoś w stylu, tylko kamerę wirtualną w obejrze. Czyli musiałbym tak
powiększyć się w te Full HD, które bym nagrywał. I wtedy mógłbym nie widzieć, jakbym uruchamiał kamerkę wirtualną w OBS-ie. Więc no, dość śmieszna sytuacja. Jakby była, ale na razie nie mam planu dłuższego czy 800, bo mam kamerę tą, jaką mam. Na razie się z niej mi spoko korzystam. Ale jeżeli pokażą mi kamerkę, to musiałbym OBS odpalić i później dopiero tą kamerkę. Tą lustrzankę, bo to zauważyłem. Zoom ma problemy nawet z Logic Capture, czyli od kamerki Logitecha. Załapałem coś takiego, więc Evermate to urządzenie też by nie załapało od razu. I taką rzecz, jaką mówiłem, pewnie trzeba byłoby zrobić. Jak miałbym powiedzmy lustrzankę jako kamerkę internetową. No to sytuacja, no, słabo, bo trzeba odpalić program jeszcze od takiego OBS-a, żeby odpalić kamerkę wirtualną, by zadziałała, powiedzmy, kamera, powiedzmy, ta lustrzanka. Tam, mówię, tym jakbym miał, no to szczerze, taka sytuacja by była robiona, bo nie będę jeszcze jakby, powiedzmy, lustrzanka jest jak kamera, tylko że te sumy, mity nie działają, to kamera wirtualna w OBS-ie i tyle bym leciał. Jeszcze bym się śmiał sytuacją. Jakby tak była jedna rzecz śmieszna. Że powiedzmy dobra jakość, jakby to powiedział tak, że mam dobrą jakąś kamerę, no to odkaz okazał, jakby to było takie prawdziwe by powiedział. No to bym się bardzo uśmiał. Powiedział, że mocno bym się uśmiał, bo powiedzmy za lustrzankę 15 koła by wydać. Obiektyw 5000. Powiedzmy te rzeczy takie awermediowe, to wszystko. Jakby chciał, powiedzmy, ma jaką dobrą jakość kamerę i powiedzmy ja jakąś ją spełnię, że dobra, od fokusu powiedzmy resztę mojego tła. Jakby była taka śmieszna sytuacja, że on takie kamery wymaga, jaką ja mam, no to śmiałbym się szczerze mocno, bo cenę powiedzieć, no to nie jest trudnością, tylko jakbym mu co powiedział, jaką ja za coś takiego wydałem, potem jakbym chodził do pracy w coś w stylu. I powiedziałbym mu, mam pracę, 18, no to już mogę, jakby za to pnie się jako, powiedzmy, wieczorne coś w tym stylu. Powiedzmy sobie na to zbierał. Jakbym taką cenę by powiedział, to by się chyba zdziwił, albo nie dowiesz, że to jest taka jakość kamera. Mógłbym tak szczerze domyślić, że to jakby było jakby coś takiego powiedział, że wymaga kamerę, jaką ja mam, od każdego. To by było bardzo śmieszne, bo wtedy wymagał od każdego wydania, powiedzmy, nie wiem, 24 tysięcy, bo trzeba by jeszcze liczyć statyfy, te Avermedie, te Elgato, coś w tym stylu, że każdy musiał to by mieć. No to by było dla mnie bardzo śmieszne, bo wymaga od każdego po wydanie te 24 tysiące. Jakby coś takiego by istniało, to serio, no to ja mówię taką cenę, bo tę lustrzankę dobrą, no 15 koło trzeba by wydać, a później licząc te 5000 za obiektów to nie jest jakaś duża suma, ale jest to suma z pinkale definie. I to by było śmieszne i chciałem zobaczyć jego pan tą reakcję za taką kamerę, bo to nie powiem, że nie, to nie jest mała, jakby wtedy była suma, jakbym miałbym taką uzbieraną i ją bym ja taką miałbym wykupioną kamerę. Powiedzmy tą, no to mogę coś powiedzieć? Że cena to jest niezła, bo no za 30 tysięcy może, za 20 tysięcy może chyba teraz kupić takiego chyba Soniacza, to był Sony? No coś Sony był, ale bez obiektywu, obiektyw trzeba samą drogą samemu liczyć za to, więc no. Znaczy jak to by było ciekawe, tam są delfin, nie chcę ich bić, ale będę musiał, bo mi tam torują drogę. Nie, sorry, no. Wiem, że. No, ale to. No, jeszcze złośliwy delfin, no. Będzie mi tu blokował. Tyk, tyk. I dostanę akurat. No, 3, 4 nawet. Zobaczymy, jak to by było. Bym się szczerze. Chyba śmiał nawet. Że on takie wymaga kamery od nas. Taką, jaką powiedzmy, ja mam, powiedzmy, za tę. No, ładną sumę. Pieniężną.
No to suma jest mocna. Ale to tylko moje gdybanie, to by było tak, no to... No to powiedzmy... Jakby pan tak wymaga, to każdy musiałby dać po 24 tysiące, żeby tak zrobić, powiedzmy, kamerę. Mógłbym się szczerze nawet zaśmiać. Że powiedział, że mam tej kamery jakoś bardzo dobrą, że od każdego bywają. To bym też się śmiał, bo Logitech zawsze królował, jakby te kamerki internetowe to jakoś... To nie jest jakby cecha taka najmocniejsza, ale są mocne. Zawsze. Czy w 30 czy szybkie klatki lub wolne, ale nagrywa to. Full HD. Gdzie ta kamerka typowo, ta po jakości na UBS-ie, gdzie ja to oglądam, no to jest to Full HD typowe. Ale bym się śmiał, jakby on tak przyszedł na lekcję, no i tu mamy. Powiedział, że mam odpalić kamerki po test. I dobra, i Kasia odpala, powiedzmy. I on takie, że mam dobrą jakość kamery, no to okej, okay, no. I by było to śmieszne, kiedy by powiedział szczerze, że mamy, że mają, powiedzmy, moi znajomi lub moja klasa, nie jestem przewodniczący, ale po prostu klasa, to, u której jest, że każe kupić taką kamerkę, jaką ja mam, no to... To powiedziałby, że to co kosztowało ta kamera? Gdzie Logitech w rynku cenowym nigdy nie kosztował 100 zł. Dopiero gdzie ten typowy Logitech dokładnie kosztuje na promocji ile? 480 zł? A zwykle to 550 zł za tą kamerę? No myślę, śmieję się, on by wymagał od niektórych, żeby wykupić taką kamerę, no to ja bym szczerze śmiał się z niego, że od każdego wyda, każdy żeby 500 zł wydać, licząc to, bo 500 zł muszą wydać, no to takie. To nie jest mała suma, bo to było na promocji kupowana za 480 zł. Czyli tam około 10 tylu była ta kupowana kamera. Bo mój komputer nie obsłuży takich samych, które lagują. Dobra, musi być, no to... Tą sumę trzeba wykupić po prostu. Ja wyłożyłem to połowę, więc no. Jakby... To jest równane, bo ja dołożyłem, nie tata dołożył. Ale... Nie wiem, czy ktoś by się zaśmiał, ale ja bym się szczerze śmiał, jeśli on by kazał kupić kamerę, jaką ja mam. Bo to by było takie... Czy wymaga od ucznia i od rodzica, żeby kupił tą kamerę, którą mam. Gdzie chyba te sztuki są mało produkowane też, bo to są te C920, te królowane kamerki internetowe. To ja się bym wymagał, to ja szczególnie bym się śmiał, że... Dobrze, on tylko każe kamerki, nie jakiś tam Full HD czy coś w tym stylu. Ale jeszcze coś takiego by powiedział, to tak bym myślał, jakby tak powiedział, no to bym się z niego bardzo śmiał, bo wymaga od ucznia i od rodzica wydać 550 zł za prostą tą kamerę, gdzie są jakby królowały. Dobrze. Rozumiem, jakbym jeszcze te Brio kupił, jakby dożył jeszcze większą sumę wtedy. Mogą większą dożyć. Jakby się Brio tą kupiło. No to wtedy... Wiecie, lepsza jak 4K, w 30 FPS-ach chyba tam. Full HD w 60, ale w 30 tam FPS-ach ta wersja 4K. No to już jest jakby 4K, no to 4K jest takim mocnym już... graniczną taką formą jakości, to 4K, wow, nieźle. Jakby coś takiego powiedział, że taką kamerę, no to... Ta chyba Steam Edition kosztuje te... Na promocji za 800 trafi się. Bez promocji chyba... 1000 kilka złotych dokładnie? 1100? Lub 1050 złotych. I bym się śmiał, kiedy on by taką... Bociawszy kazał taką wykupić, no to dla mnie to było śmiech na sali, bo wymaga od, powiedzmy, nauczyciel wymaga, no tak, dziwne to, dobra, nauczyciel może wymagać kamerę, tylko na tą jedną okazję na ten test, no to takie trochę śmieszne. Dla mnie to śmieszne, żeby tylko widzieć nasze twarze. Nic nie mówię, żeby na lekcję włączyć, to jest jakby każe, no to... Nie wiem. Tak to
On? Na lekcji nie każe nam włączyć kamery. Teraz się przypomniał, a bo na pewno uczniowie mają kamery, no to pokorzystać to na sprawdzian. Czy ja mógłby to wykorzystać, jeśli chciałby, żebyśmy się pokazali, że mógł poprosić po prostu, żeby włączyć kamery, żeby się pokazać. To nie, może co part, że nie potrzebuje. A teraz potrzebuje. A swojej kamery to nie włączał. Więc może taki trik zastosować, że nie włączał pan kamery, więc ja nie muszę też, bo pan nie włączał. No to wtedy taki trik może byłoby zastosować, mam szkielet, kurna, no. I to w dobrej zbroi, stej. Co mi ten fire protection da? Really. Jest mi potrzebne jak boots po prostu, niepotrzebne. Wierzyć mi. Nie wiem. Dla mnie sytuacja jest tak pokrypana, że też od nas kamerę. Kamerkę po prostu. Czy on sam włączyć nie włączył nigdy na naszych oczach, więc oczach po prostu nie włączył na ekranie, a od nas już każe. To jest tak człowiek. Nie śmiech na sali, bo jak tak nie kazał, a teraz i na testy po prostu tylko tak jako fabryki, ej, teraz macie mieć kamerę. I to jest tylko jedna rzecz śmieszna w tym. Nie masz kamery? Masz jednego od razu. I tyle. I na następnym spocie musi mieć kamerę już. A my w ogóle nie mamy ocen jeszcze. Z tego przedmiotu nie mam w ogóle ocen, nie zadań nam pracomowych. I to, co jeszcze jest najlepsze z tego mówienia, to miała być jedna ocena na cały rok. Na cały ten semestr. Jedna ocena. Jedna ocena. Na cały semestr. To fajnie. Jedna ocena na cały semestr. Jedna. Nie kilka, tylko jedną byśmy mieli. Na ten cały semestr. To jest trochę dziwne. Nie zadaję prostomowych. Robi na koniec prawie tego semestru jeden sprawdzian. I opisując to, powiedzmy, czy z książki, czy powiedzmy gdzieś, że mam poszukać temat gazem i nic. Gdzie mam szukać, czy w książce, czy coś. Nic. I to jest typowy nauczyciel u nas w tej szkole i takie, muszę liczyć, że my nie możemy zdać, bo robi trudne sprawdziany, gdzie trzeba, powiedzmy, wypisać się na kilkanaście słów. To nie jest jakby ABCD, czy coś w tym stylu. I kilka słów musicie wypisać. Powiedzmy, masz na to 15 minut. Na jedno pytanie, on robi powiedzmy 5 pytań takich. To trochę śmieszne. Jakby, dobra, rozumiem, nauczyciel wymaga kamerki, dobrze, rozumiem to. Ale, powiedzmy, nie mówił, że na każdej lekcji mam oczyć coś, tylko na tym jednym sprawdzianie. A tym jednym chorelnym sprawdzianie. I to jest, znacznie klasy każdego wkurzyło i nie to, że, dobra, mam kamerę, bo jakby z rodzicami wykupiłem ją. Kupiłem po prostu. I teraz od nas wymaga, żeby każdy z naszego miał kamerę. Czy powiedzmy ktoś z, powiedzmy rodzicem, kupił komputer, bo powiedzmy tam komputer siadał. Teraz ma znaleźć pieniądze z czary mary, z czarnej otchłani, pieniądze na kamerę. Po prostu 150 złotych tamtem. Ale jakby to, co mówiłem na początku, czy nam w środku, jakby kazał kamerkę kupić taką, jaką ja mam, bo zobaczył moją jakość i taki kazał, no to mogłem się szczerze prektować, że powiedzieć panu, to niech pan da każdemu 550 zł za tą kamerę, bo to pewnie by byłoby już bez promocji kupienie jej. Jakby tak powiedział, że każdy ma mieć jakąś kamerę mojej, to bym bardzo się dziwił, że co jakby tą, powiedziawszy jakąś kamerę, jaką ja mam, bo nie oszukujmy się, no jak zostały, kupiłem powiedzmy takiego królowa, te królowanie tych Logitechów C920, C922, gdzie one królują w jakimś stopniu, no to powiedział, że wymagał od ucznia takiej kamery, to mógł się zaśmiać po i powiedzieć panu, czy pan dobrze wie, że musi każdy musi mieć więcej 50 zł? Czy on by to zrozumiał? Chyba nie. Wątpię, żeby to zrozumiał. Dostanę damage'a. Mam nadzieję, że zdążę. Jeśli mam, mogę jabłko jeszcze zjeść.
Dostanę dwa razy. Trzy. Czwarty raz. Uf. I mamy to. No i niestety nam się kończy. Już nie wiem co. Widzimy się na następnym, tylko nie na następnym chodzika, więc yo.